No się macie nasze misiaki. Nie wiem, czy będzie coś słychać jak zwykle, bo jest dosyć głośno tutaj, ale spędziliśmy ostatnie 4 dni na, tutaj na tym, na promie, który się nazywa Puerto 1. Dopłynęliśmy właśnie dzisiaj rano do portu Puerto Montt. I stąd w końcu już będziemy się przemieszczać konkretnie na północ, żeby się przedostać do Stanów za 3,5 miesiąca, mniej więcej 3,5 do 4 miesięcy. Chcę być w Stanach na Święto Niepodległości, także mam jakieś 4 miesiące, żeby tam dojechać. Dzisiaj jest 5 marca, sobota. Dzisiaj robimy tylko 20 km, ponieważ chcemy dojechać do takiego miejsca, które nazywa się Puerto Varas, gdzie jest ponoć, z tego co słyszeliśmy, jest dosyć duży sklep motocyklowy i można sobie zmienić tam oponki. Musimy zmienić obie opony, przód i tył. I też zaczął nam się pocić lewy widelec od przedniego zawieszenia, więc też będziemy musieli zmienić olej i uszczelki w przednim zawieszeniu. Także to jest właściwie tyle. Potem jedziemy do Santiago, żeby odebrać naszą utęsknioną, zamówioną miesiąc temu zębatkę. I to właściwie tyle. I stąd będziemy już po prostu nawijać konkretnie na północ. Sama przeprawa promowa była spoko. Kosztowało to ponad $1000 za dwie osoby i motocykl. Ale naprawdę było warto. Naprawdę było warto. Pełne wyżywienie i w ogóle pełen luksus, proszę was. Oczywiście kabina 16-osobowa, ale w ogóle nie było żadnego problemu. Także drogo, ale szybko. Także odpuszczamy już sobie Carretera Austral, czyli tą południową wersję, czyli południową część Chile i teraz już się po prostu przemieszczamy na północ. Tak to, proszę was, wygląda. No się macie misiaki, jesteśmy już właśnie w Puerto Varas, czy Puerto Varas, gdzie pojechaliśmy do jednego sklepu rekomendowanego przez taką Kanadyjkę, którą spotkaliśmy w Rio Grande. I tam się okazało, że nie mają takich opon, które pasują do naszego motocykla, ale pokierowali do następnego sklepu tutaj, warsztatu Hondy, w którym znaleźliśmy opony dla nas. Na tył znaleźliśmy Bridgestone'a, z przodu założymy sobie Anaki Michelina. I to jest jedna rzecz, którą zrobimy, więc przód i tył oponki będą nowe i właściwie zawożą nas już do Stanów. Tylnią trzeba będzie zmienić jeszcze raz na pewno przed Stanami, bo z tylnej opony mniej więcej z 12 do 14 tysięcy kilometrów, zależnie od gruntu, po jakim się poruszam, po tych drogach szutrowych faktycznie spadało to dosyć szybko, ale mniej więcej od 12 do 14 tysięcy kilometrów na tylnej oponie, a przednia po prostu trzyma tak, że w ogóle można na niej zrobić 30 tysięcy kilometrów i żyje. Także naprawdę jest ok. I co tu jeszcze? Lewy widelec, jak już mówiłem wcześniej, zaczął nam się pocić w przednim zawieszeniu, więc daliśmy chłopakom uszczelki i to też właśnie teraz robią. Także właściwie do Santiago i właściwie do Stanów powinno być wszystko ok. Do Santiago musimy dojechać kupić tą zębatkę tylnią i cały zestaw, wszystko jest pięknie, proszę was. Wszystko działa i wszystko jest ok, tak jak ma być. Także to właściwie tyle. Tutaj zostaniemy sobie na noc na jakimś kempingu i naginamy na północ ile wlezie po prostu. Także tyle.